Dzień dobry, Krzysiu.net. Zapraszam do czwartego odcinka dodatków do herbaty. Dziś będzie bardziej egzotycznie, ponieważ mamy geranium. Jest to sposób arabski, dokładniej tutaj przedstawię sposób syryjski na parzenie herbaty z pelargonią pachnącą, zwaną też niepoprawnie geranium. Jest to dość popularna roślina doniczkowa. Po pierwsze, pierw musimy zaparzyć herbatę. Tutaj jest to troszkę inaczej niż zwykle, czyli właśnie nie wrzucamy bezpośrednio do herbaty. Wpierw zaparzamy. Ja tu mam czarną z zieloną, ponieważ lepsza jest taka delikatniejsza herbata. Niekoniecznie chciałem zieloną, ale właśnie zielona też może być jakaś delikatniejsza czarna. I zalewamy wpierw samą herbatę. I zaparzymy z 2-3 minuty. Pelargonia pachnąca ma dość charakterystyczny zapach. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. Trzeba sobie samemu powąchać. Tutaj też, jak Państwo widzieli, mam takie jajko do zaparzania. Bardzo fajna rzecz. To parę złotych kosztuje, a jeśli się ma taką herbatę sypaną, to jest bardzo wygodnie. Geranium dajemy właśnie w sposobie syryjskim po zaparzeniu dopiero na około 4-5 minut jeden mały listek. To może już pokażę, już obecny jakiś niewielki listek. Dajmy na to no, taki obecny. Razem z łodyżką, po co ma zostać łodyżka. Ale do herbaty dajemy sam listek. Więc obcinamy łodyżkę, w ten sposób mamy listek i mamy łodyżkę. Łodyżka się nam nie przyda, chyba że ktoś bardzo lubi, nie lubi zostawiać rzeczy, to może sobie z tego zrobić, przypuśćmy, figurkę patyczaka, wystarczy zasuszyć i będzie bardzo podobny do patyczaka. Herbata się nam w miarę zaparzyła. Więc po zaparzeniu dajemy jeden listek, tak po prostu, a można go wcześniej umyć, jeśli ktoś stosuje jakieś tam nawozy czy inne rzeczy. I tak zaparzamy przez kilka minut. Herbata nie ma jakiegoś leczniczego specjalnego działania, ma ten smak. Jest troszkę bardziej pobudzająca, ponieważ pelargonia pachnąca jest stymulantem, jednakże lekkim, więc nie trzeba się tak bardzo obawiać. Ale tak jak z każdymi ziołami, niektórym się wydaje, że zioła to takie lekkie rzeczy, ale jednak lepiej sprawdzić, jeśli się bierze jakieś leki. Można przeczytać ulotkę, czy coś tam informują o jakichś ziołach, żeby nie brać. No i po tych kilku minutach możemy już pić. Szczególnie właśnie polecam do herbat czarnych, ale troszkę lżejszych. Przykładowo irańska herbata Lahijan jest taka dość delikatna, bardziej podobna do zielonej i właśnie z tą by mi najlepiej pasowało, ale teraz nie mam żadnej delikatnej czarnej, bo czarne lubię mocne, więc dałem właśnie czarną z zieloną. Po tych paru minutach wyjmujemy listek. I możemy już pić. Dużo o tym nie powiedziałem, raczej tylko ten sposób zaparzenia, ale mam nadzieję, że jakiś pomysł dałem i że mnie sposób na to, żeby jakoś też inaczej spożytkować roślinkę, niż tylko się na nią patrzeć i podlewać i się nią opiekować, ją głaskać i śpiewać do niej. No, więc to wszystko. Dziękuję bardzo, Krzysiu.net. Do zobaczenia za tydzień. W następnym tygodniu będzie o lawendzie. Dziękuję.